To było spotkanie w cztery oczy. Ja od razu powiedziałam Annie wprost, że aby zrobić taką mocną, ciekawą rozmowę, to potrzebuję parę spotkań i oprócz tego kilka rozmów telefonicznych, i ona się na to zgodziła. Obie jesteśmy z Warszawy, więc spotkałyśmy się w jednej z kawiarni tutaj w Warszawie. I Anna w żaden sposób się nie kamuflowała. Jedyne, o co poprosiła, to żeby zmienić imię zarówno jej, jak i jej córce w książce Polska odwraca oczy. Anna zdecydowanie wierzy, że on się stał już zupełnie innym człowiekiem. Sama mówi, co bardzo mnie zdziwiło, że byłaby w stanie poświęcić swoje życie, czyli zagwarantować, że jeśli cokolwiek się złego stanie po tym, jak on wyjdzie na wolność, to ona pójdzie do więzienia razem z nim. Czyli ona jest przekonana, że on nic takiego więcej nie zrobi, a co więcej, chciałaby mieć z nim dziecko. Czyli Anna myśli, że Mariusz Trynkiewicz zostanie niedługo zwolniony z Gostynina. Mówi, że ma bardzo pozytywne opinie biegłych i że wtedy zamieszkają razem, będą mieć dzieci. Ja byłam właśnie zdziwiona, że ona nie czuje tego zagrożenia. Ale to jest też taki fenomen w ogóle, który ja do tej pory znałam tylko ze Stanów Zjednoczonych, czyli kobiet zafascynowanych mordercami. A teraz okazało się, że to nie tylko Anna pisała do Gostynina, do Mariusza Trynkiewicza, tylko w ogóle mnóstwo kobiet pisało do niego zakochane listy, znaczy takie listy, że są w nim zakochane. I to też kobiety dobrze wykształcone, zresztą Anna jest kobietą po 30, atrakcyjną, pracuje w korporacji, ma pracę umysłową. Do tej pory znaliśmy to zjawisko tylko ze Stanów. Ted Bundy, który zabił 30 osób, spłodził syna w więzieniu. Richard Speck, który zabił 8 pielęgniarek. Jak zobaczył stertę listów od zakochanych w nim kobiet, to powiedział, one chyba mają źle w głowie. Anna w tej książce bardzo dużo opowiada o tym, co ona przynosi dla niego do Gostynina, do ośrodka w Gostyninie, czyli to są takie nikoretki, jakiś sprzęt, laptopy, i on także dla niej zgrywa filmy na USB. Bardzo dużo mówi o tej relacji, o tym, jakie on do niej pisze listy, o tym, co ona czuje, czytając listy od niego, o tym, że on pisze baśnie dla dzieci, marzy, aby to było opublikowane. Ja też starałam się nie oceniać, chociaż trudno było tego niektórych rzeczy słuchać. Na przykład bardzo trudno było słuchać, jak Anna mówiła o tym, co ona myśli w ogóle o tej zbrodni sprzed lat. I ona rzeczywiście przerzuciła całą winę na ofiary, na tych chłopców. Ona chce wziąć jechać w podróż poślubną właśnie do tego lasu. Mówi, że to jej się kojarzy z dzieciństwem Mariusza Trynkiewicza, a nie z tą zbrodnią. Wierzę, że teraz on też będzie spokojny, że nikt go więcej nie pozna. A ja uważałam, że właśnie rodzice tych ofiar mają prawo wiedzieć, że Mariusz Trynkiewicz ma wizyty małżeńskie, że wziął ślub, że może niedługo wyjść na wolność. Ona nie miała nigdy zatargów z prawem, natomiast była też ofiarą. Była ofiarą, tak jak ci chłopcy, takiego zbrodniarza, właściwie trzech mężczyzn z mafii. Mało mówi o tych surowych regułach. Jeżeli chodzi o ślub, to mówi, że była wręcz zadowolona z tego, na co zgodził się dyrektor ośrodka w Gostyninie, i że rzeczywiście mieli tam możliwość różnych napoi. Też mama Mariusza Trynkiewicza upiekła dla niego ulubione ciasta. Podobnie ona przywiozły właśnie różne rzeczy i strażnicy nie stali im nad głową, tak jak to zwykle bywa przy rozmowie, ale dostali jakby całą salkę tylko i wyłącznie dla siebie. I rzeczywiście była tam. Ona była druhna, która ją poznała z Mariuszem Trynkiewiczem. I to jest pani socjolog, która go wcześniej badała, i z tego, co mówi Anna, też była w jakiś sposób nim zafascynowana. A drużbą był jej życiowy partner. Wiem, że Anna nie chciała, aby jej córka była obecna na uroczystości, dlatego że już media dowiedziały się o tej sprawie i ona boi się, że jej córka będzie, można powiedzieć, prześladowana za jej własne wybory. Ona o tym wszystkim mówi, jakby to było takie bardzo normalne i naturalne. No, jakby w ogóle nie pamiętała, że Mariusz Trynkiewicz zabił czterech małych chłopców.